Witam serdecznie Państwa. Dziękuję za tak bardzo liczne przybycie. Bardzo mnie cieszy, bo widzę nowe twarze. Widzę panów, którzy byli unikatem, więc cieszę się, że zaczynają przybywać. Bardzo się cieszę, że widzę ludzi młodych, że chcą rozwijać swoją wiedzę. I dzisiejszy wykład, zgodnie z obietnicą, stanowi jeden z elementów cyklu o tarczycy. Oczywiście nie obejmie całego tematu tarczycy, bo jest to nierealne, chyba żebyśmy chcieli tu posiedzieć z tydzień, to może by się to udało zrobić. W krótszym czasie jest to niestety niemożliwe. Natomiast dzisiaj mamy taką pigułę na temat tarczycy ABC. W sumie będąc tak naprawdę zupełnie szczerym, to mamy pigułę na temat niedoczynności tarczycy, bo innych rzeczy nie ruszaliśmy, natomiast no, demokratycznie wybrałem to, co jest największym problemem. Demokratycznie chcieliśmy Państwu pokazać to, co być może dotyczy Was lub Waszych bliskich, choć zupełnie o tym nie wiecie, bo tarczyca jest chorobą, znaczy tarczyca jest gruczołem, którego choroba czy schorzenia może przybierać bardzo wiele postaci. I dlatego chciałem Wam to dzisiaj pokazać, jak się tarczycę obserwuje, jak się tarczycę diagnozuje, ponieważ, tak jak mówię, no nasze wykłady są, mają na celu budowę tak zwanej inteligencji zdrowotnej. Niestety tutaj przewyższają panie panów w sposób zdecydowany, jeżeli chodzi o ten obszar. No myślę, że te wykłady przynoszą już spory efekt, bo na tej sali widzę mnóstwo ludzi, którzy ze strony oficjalnej, jakby to powiedzieć, akademickiej medycyny byli już raczej skazani na końcówki, natomiast pomimo upływu lat wyglądają coraz lepiej. Więc tak jak powiedziałem, ten wykład ma na celu tylko i wyłącznie przekazanie wiedzy, nie jest poradą lekarską, absolutnie w żaden sposób nie stanowi żadnej porady zdrowotnej, nikogo ma do niczego nie zmuszać. Ma jedynie spowodować zbudowanie wiedzy, świadomości, żebyście sami potrafili wykorzystać tą wiedzę wobec własnego organizmu, bo każdy z nas jest inny, tak? Już prawie dwa miesiące, nie, a miesiąc dobry, minął od ostatniego wykładu, który robiliśmy tutaj. I to był wykład na temat zima pełna energii. To był wykład, jak pamiętacie Państwo, który poświęciliśmy mitochondriom. Te wykłady będą się zazębiać, dlatego chciałbym zawsze przed każdym wykładem minutkę podsumować, żebyśmy wiedzieli, co z czego wynika, prawda? Na tym wykładzie powiedzieliśmy sobie, że człowiek w zależności od pory roku miewa różne, jakby to powiedzieć, nastroje, różne wahania formy i z reguły jest to związane z porami roku, kiedy przychodzi jesień, zaczynamy troszeczkę słabnąć, zaczynamy się czuć bardziej ospali, trudniej nam się wstaje z łóżka, na dworzu jest mniej słońca, a im bliżej wiosny to wszystko zaczyna mijać. Jest to naturalna cecha każdego organizmu. Problem jest tylko wtedy, kiedy zmienia się pora roku, zaczyna się wiosna, zaczyna się słońce, podnosi się wyższa temperatura, dzień jest dłuższy, a nasze wahania nastroju czy nasze osłabienie nie mija, wręcz się nasila, zaczynamy z łóżka wstawać, jak to się mówi, z coraz większym problemem. Około południa czujemy się już silnie wyczerpani, silnie zmęczeni. I to jest wtedy taki moment, kiedy należy zadać sobie to pytanie, czy to jest tak zwane to zimowe osłabienie, jak to niektórzy mawiają, depresja zimowa, czy zaczyna się z naszym organizmem dziać coś złego, a niestety jest to widoczne nie tylko u osób dorosłych, nie tylko u osób starszych, ale coraz częściej widzę to u dzieciaków, które, jak to się mówi, czują się wykończone, wycieńczone i mają dość. I jednym z powodów, dla którego warto by było, że tak powiem, się temu przyjrzeć, jest problem z mitochondriami. Mitochondria, zaraz o nich powiem dosłownie słówko, maleńkie organelle w każdej z naszych komórek z wyłączeniem płytek krwi, służące po to między innymi, bo one mają wiele funkcji, żeby wytwarzać energię dla naszego organizmu. Mówiąc krótko, im więcej zdrowych mitochondriów w naszym ciele, tym lepiej się czujemy i tym lepszą mamy formę, tak? I życie od śmierci różni się czym. No, martwe ciało to jest ciało sztywne, zimne, nie wytwarza energii. Żywy organizm energię wytwarza, bez względu czy dotyczy to świata roślin, czy ludzi, czy zwierząt. W każdym elemencie zasada jest prosta. I energia jest niezbędna do wszystkiego w naszym życiu. Do myślenia, wydłużania, skracania mięśni, czyli mówiąc krótko, do ruszania się, do regeneracji, ponieważ każdy nasz organizm w miarę swoich możliwości musi się regenerować. I energia jest potrzebna do funkcjonowania systemu immunologicznego.
To znaczy do tego, żeby komórki nowotworowe się w nas nie rozwijały, a jak się rozwiną, to żeby zostały skasowane i służy również do tego, żeby chronić nas przed wirusami, bakteriami, patogenami, czyli wszystkim tym, co znajduje się w nieprzyjaznym świecie dookoła nas i chce nas zeżreć. Jeżeli tej energii jest mało, to nasz układ regeneracyjny, odpornościowy, ruchowy działa kiepsko. No i bardzo często, jak widzicie, przykładem mogą być te właśnie małe mitochondria, których w naszym ciele są setki miliardów, znajdują się praktycznie w każdej komórce, charakteryzują się tym, że im bardziej dany organ jest energochłonny, typu układ nerwowy czy serce, tych mitochondriów jest więcej. Jeżeli jakiś układ jest, powiedzmy, mniej zmienia, ma mniejsze zapotrzebowanie na energię, to jest ich mniej, prawda? I ich głównym zadaniem jest wytwarzanie benzyny naszego organizmu, czyli adenozynotrójfosforanu. I ten adenozynotrójfosforan wytwarzamy w ilościach między 30 i 70 kg dziennie każdy. Wybitni sportowcy, wybitni, powiedzmy, sprawni fizycznie ludzie są w stanie wytworzyć tego do 110 kg. On nie jest składowany w organizmie, jest spalone na bieżąco, tak? Na tej zasadzie. Oczywiście w miarę wytrenowania mięśni przybywa nam energii, ponieważ z każdym kilogramem czystej tkanki mięśniowej mamy w organizmie więcej nowych i większą ilość mitochondriów, ponieważ mamy więcej komórek w naszym organizmie. Dlatego trenowanie sportu, zwłaszcza sportu siłowych, w rozsądnych granicach ma bardzo głęboki sens. Co jeszcze można powiedzieć? Najwięcej energii kosztuje nas używanie mózgu, ponieważ nasz mózg, który waży około 2% wagi ciała, zżera nam 20% energii. I dlatego zawsze tłumaczę, że jest różnica między bacą, który siedzi i myśli, a bacą, który mimo siedzi, bo zużycie energii między dwoma bacami jest zdecydowanie inne. Tak wygląda, drodzy Państwo, ATP. Dużo poświęciliśmy w poprzednim wykładzie właśnie tematowi rybozy, ponieważ jest ona niezbędna do produkcji ATP. Nasz organizm z czasem produkuje tego coraz mniej i dlatego suplementacja ta jest czasami konieczna, zwłaszcza u osób, które mają chore serce, które są po zawałach, które mają problemy z arytmią lub które czują po prostu takie czy inne osłabienie, mgłę mózgową i tak dalej, bo może być to właśnie przyczyna niskiego wytwarzania ATP. Jakie są skutki spadku produkcji ATP? Obniżona zdolność koncentracji, trudność ze wstaniem z łóżka, ograniczona wydajność intelektualna i fizyczna, wzrost ilości popełnianych błędów, częste migreny, wieczorne wyczerpanie i liczne infekcje. Brak tolerancji na gorzałe, czyli szybkie ubijanie się, nazwika, czerwone wypieki po alkoholu, zespół wypalenia, czyli burnout, który nawet chyba dzisiaj ma swój dzień w związku z powyższym, że nasze społeczeństwo jest przepracowane, schorzenia kardiologiczne, ograniczona wytrzymałość fizyczna. To jest dobry przykład. Wchodziliśmy kiedyś na czwarte piętro bez sapnięcia, dzisiaj na każdym półpiętrze musimy odpoczywać. To jest właśnie taki bardzo prosty miernik. Zawsze polecam tutaj film Rocky, prawda, kiedy słynnie biega pod wielkie schody w Filadelfii. To jest właśnie ten moment, żeby sobie sprawdzić, w jakim stanie jest nasz organizm, czy w jaki sposób się też ta energetyczność naszego organizmu zmienia. I bardzo często, drodzy Państwo, są to trudne do zdiagnozowania schorzenia wielonarządowe. Najczęściej to wygląda tak. Kardiolog nas wysyła do neurologa, neurolog do nefrologa, nefrolog na przykład do pulmonologa, a na końcu pacjent, którego wszystko boli, ląduje u psychiatry. I bardzo często jest to absolutnie krzywdząca dla niego diagnoza. Tam otrzymuje leki, które to po prostu na swój sposób wyciszają, jak ja to mówię, usypiają. A tak naprawdę żaden z lekarzy nie podszedł do tego w sposób szerszy, spojrzał tylko swoim wąskim wycinkiem, do którego został wyszkolony i którego kompetencje ma. I tak naprawdę ten człowiek nigdy nie zostanie prawidłowo przywrócony do życia. Dlatego gdybyście Państwo widzieli u siebie takie objawy, to polecam Wam ten wykład, jest w necie z marca, warto go obejrzeć i tyle. Natomiast 9 to było później, czyli na ten marca, czyli miesiąc temu mieliśmy wykład w Kielcach, to był pierwszy wykład poświęcony tarczycy, bo tarczyca jest naszym kluczowym wydajniczym, o którym warto wiedzieć kilka rzeczy, mianowicie przede wszystkim podstawową rzecz, że jest. Jak wiecie Państwo, często rozmawiamy z ludźmi, którzy mają rozmaite schorzenia czy choroby i uwierzcie mi, że ilość ludzi, która pomija fakt, że na przykład miała usuniętą tarczycę, wyjodowaną tarczycę, chorą tarczycę, Hashimoto, jest gigantyczna.
I nikt, kto na przykład przychodzi, bo ma na przykład raka piersi, bo ma na przykład raka prostaty, bo ma na przykład raka jajnika i kiedy zaczynamy sobie rozmawiać, no tak, tak, 10 lat temu czy 20 była taka sytuacja, ale to nie ma znaczenia. No ma, ogromnie. I wiele ludzi zupełnie to olewa. Niestety muszę tutaj powiedzieć, że i zdarza się zlekceważyć kwestię tarczycy bardzo wielu lekarzom, ponieważ opierają się oni głównie na badaniach krwi, czyli na badaniach analitycznych. I dzisiaj właśnie ten wykład, który chciałbym przeprowadzić, ma na celu nauczenie Państwa, tych, którzy nie wiedzą nic, a i tych, którzy wiedzą coś, mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, w jaki sposób prawidłowo odczytywać wyniki badań tarczycy. Ponieważ, tak jak powiedziałem, ilość błędów, które ja osobiście widziałem, daleko nie szukając w przypadku mojej mamy, które popełniał teoretycznie jeden z najlepszych lekarzy, który się nią zajmował, po prostu jeżyło mi te włosy, które mam na głowie, tego nie było widać, ale ja naprawdę gwarantuję Państwu, że się jeżyły, tak? Na tej zasadzie. No i doszedłem do wniosku, że jeżeli wiele ludzi wychodzi z taką diagnozą, no to mamy problem. I wtedy tak naprawdę obiecaliśmy sobie, że przygotujemy nie tyle wykład, co bloku wykładów o tarczycy, tylko dlatego, żebyście Państwo sami umieli czytać i interpretować wyniki badań krwi, które zresztą nie mają żadnego znaczenia, bo tarczycę diagnozuje się objawowo. Tylko i wyłącznie. Badania krwi to są wskaźniki tylko i wyłącznie uzupełniające, pomocnicze. No choćby dlatego, że komórki są zasilane krwią tętniczą. My nigdy nie pobieramy, drodzy Państwo, nigdy krwi tętnicze. Może są jakieś przypadki, ale ich niewiele. Każdy z nas z reguły daje żyły. Żyły i krew żylna to jest krew, która z komórek odpływa. Czyli mówiąc krótko, analizujemy czystość wody w kranie na podstawie analizy ścieków. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda, prawda? Proste, dobitne, krótkie porównanie i tyle w temacie, tak? Natomiast mówiąc o tarczycy, chciałbym, żebyście bardzo dobrze się przyjrzeli temu problemowi u siebie, każdy, czy w najbliższym otoczeniu. Dlaczego? Jak wiecie, na to, żeby dojść do formy, czy wrócić do zdrowia, czy nie wpaść w większe kłopoty zdrowotne, czy uchronić przed tym swoich najbliższych, no to jest czynność, która jest bardzo istotna. Wszystko w życiu, co robimy, można zrobić na dwa sposoby. Albo dobrze, albo od początku. I generalnie rzecz biorąc, pamiętajcie, że jeżeli na przykład, nie wiem, chodzi o wymurowanie kolejnej ściany, no to ściany teoretycznie możemy dłużyć w nieskończoność i stawiać tak długo, aż zabraknie nam cementu. No na przykład czas w przypadku zdrowia jest rzeczą niezwykle cenną. I ten sam organizm chory dzisiaj niezdiagnozowany i chory za 2-3 lata to już jest zupełnie inny organizm. Dlatego podkreślam, tarczyca wpływa absolutnie na wszystko. Skończymy sobie to podsumowaniem, żebyście wiedzieli dlaczego. Ale trudno jest mi sobie wyobrazić element naszego organizmu, w który sposób pośredni lub bezpośredni nie ma wpływu ze stężeniem, ilością i jakością hormonów T3, czyli tych ostatecznych produktów tarczycowych, które w nim występują. Tylko że jak ktoś przychodzi na przykład z nowotworem prostaty, to nigdy nie bierze pod uwagę tego, że w jego organizmie może być problem z tarczycą, który wystąpił x lat wcześniej i zostaje to, można powiedzieć, kropki nie są łączone. O tak. Tak? No teraz, co powiedzieliśmy sobie o tarczycy? Że jest gruczołem wydalniczym, znaczy tak, wydzielania wewnętrznego, umiejscowiony jest w dolnej części szyi, że kształtem przypomina motylka, że wagę ma, zobaczyć 30-60 gram, czyli na przykład tarczyca 60-gramowa u 50-kilogramowej pani, to nie jest to samo, co 30-gramowa tarczyca u 120-kilogramowego chłopa. Tak? I to trzeba wziąć pod uwagę, ale co nam powiedzą wyniki? W normie. Więc pierwszy punkt, że należy być czujnym. Tak? Co dalej? Masa tarczycy może się zmieniać. Ciąża, cykl miesiączkowy, stres, dieta. Podkreślam, że zawsze, kiedy mówimy o wieku, mamy na myśli wiek metaboliczny. Możemy mieć do czynienia z podstarzałym nastolatkiem i młodym 70-latkiem. I mówię to zupełnie szczerze, naprawdę takie rzeczy nie jest trudno osiągnąć. Tak jak powiedziałem, tylko żeby coś zrobić, trzeba zrobić albo dobrze, albo od początku. Tylko nie zawsze na od początku mamy czas.
czyli tarczyca to jest głównie worek wypełniony komórkami, które produkują niezbędne do życia hormony i enzymy. I tak naprawdę, co jest jeszcze ważne w przypadku tarczycy, to jest takie troszeczkę kwadratura koła. Tarczyca do tego, żeby pracować, potrzebuje dużo energii, bardzo dużo, bo ona musi pobrać jod ze krwi, ten jod przetworzyć, następnie go włożyć w białka transportowe. Organizm musi ten jod przetransportować, o czym będziemy mówili, do komórek. Tam następnie forma nieaktywna musi się przekształcić w aktywną i tak dalej, i tak dalej. Więc tarczyca potrzebuje energii. Ale tarczyca tak naprawdę również jest regulatorem energii. Czyli to, ile mamy energii w organizmie, zależy od funkcjonowania naszej tarczycy. I to, że jesteśmy ospali, senni, smętni, może być problemem mitochondrialnym, ale może być również problemem uszkodzonej tarczycy, o czym nie wiemy. Bo wchodząc na badania, odpowiedź jest prosta. Tarczycę masz pani, pan zdrową. Do widzenia. Wypadł. Nie endokrynolog, kardiolog, nefrolog, onkolog. Nie ja. A problem zaczyna się najczęściej 10-15 lat tu. Tarczyca oczywiście produkuje tetrajodotyroninę zwaną tyroksyną, triodotyroninę, diodotyroninę, monojodotyroninę, kalcytoninę i bardzo ważne enzymy dejodynazy D1 i D2, o czym będę mówił, i tyreoglobulinę DG. To jest funkcja produkcyjna tarczycy. Dla ułatwienia będę stosował nazwy T4, T3, bo wiecie, jak się dużo mówi, to człowiek się pomyli i nie ma takiej potrzeby. A to będzie proste, tak? I dalej. Tak jak powiedziałem, tarczyca ustawia temperaturę naszego ciała, utrzymuje temperaturę naszego ciała i tak naprawdę jest odpowiedzialna za regulację wydzielanej energii w organizmie. Czyli mówiąc krótko, nawet jeżeli mitochondria pracują dobrze i mamy paliwo w zbiorniku, to jeżeli pompa wtryskowa nie działa, to panowie wiedzą, panie też, że nic z tego nie będzie, tak? Także można powiedzieć, że funkcjonowanie organizmu jest stuprocentowo zależne od formy tarczycy i od ilości oraz jakości mitochondriów. Jak widzicie, mitochondria mogą być w dobrej formie i w niedobrej formie. I właśnie wykład, który poświęciliśmy sobie ostatnio, mówiliśmy o tym, jak istotny wpływ na funkcjonowanie komórek mitochondriów mają właśnie tak naprawdę tarczyca, mają hormony tarczycy, czyli zobaczcie, hormon T3, który wchodzi, koduje białko i tak naprawdę daje energię. I żeby było śmieszniej, tak naprawdę, żeby tarczyca otrzymała energię, to najpierw hormon wyprodukowany przez tarczycę musi tą energię w komórce wytworzyć. Więc to jest, wiecie, jedno zależne od drugiego. Jeżeli tego nie ma, organizm zaczyna słabnąć. Oczywiście nie dzieje się to od razu, bo mając miliardy komórek w organizmie, ten proces ograniczania produkcji energii, czyli powolnego umierania organizmu, trwa. Ale trwa szybciej, niż powinno to następować z przyczyn fizjologicznych, czy powiedzmy zgodnie z zegarkiem biologicznym, tak? No i cóż można powiedzieć? Że problem z tarczycą, czy z mitochondriami, tak naprawdę w naszej ocenie, jest on nie tylko w naszej, bo to są ludzie dużo mądrzejsi od nas, którzy to podbierają, chorób cywilizacyjnych, niezdiagnozowanych schorzeń, źle zdiagnozowanych schorzeń i źle lub nieleczonych schorzeń. Bo bardzo wiele ludzi chodzi chorych po ulicy, nie wiedząc o tym. Bo jak choroba zaczyna cię podgryzać, to najczęściej się na to nie zwraca uwagi. Po prostu czuję się gorzej, po prostu budzę się w nocy, po prostu nie mam na coś ochoty, po prostu nie mam ochoty na seks. No, zaczyna boleć, to boli, w tym wieku to już boli, tak, na tej zasadzie. No, skóra jakaś taka szara, no szara, no jaka ma być z wiekiem, szara. No, tych włosów coraz mniej, no zdarza się, że tych włosów coraz mniej, tak. No, ten wzrok coraz gorszy, no gorszy, tak. No, sikam coraz cieni, no sikam coraz cieni, tak. No, ten okres jakiś taki dziwny, no zimny ten okres, tak. I wiecie, i to się tak człowiek do tego przyzwyczaja, że to takie gówniane życie, to tak ma być, bo lata mija. Nie działa. W bardzo wielu przypadkach można to blokować właśnie na etapie spostrzeżenia, jak działa nasza tarczyca. I zobaczcie. Dlaczego warto ją poznać? Bo jeżeli masz choroby skóry, to niekoniecznie dermatolog, tylko właśnie endokrynolog i tarczyca. Jeżeli krwawisz z nosa lub masz obfite miesiączki, to niekoniecznie ginekolog, a może właśnie tarczyca. Jeżeli brakuje ci energii, to może nie depresja, tylko właśnie tarczyca. Jeżeli masz depresję, zwłaszcza lekooporną i zmieniłeś już piąte leki i one nie działają albo działają na krótko, to na pewno jest tarczyca. To jest 100%. Bo
Bo jeżeli masz problemy z sercem, które bije za szybko, albo wręcz za wolno, albo masz arytmię, to na pewno może być tarczyca. Jeżeli masz osłabione mięśnie, nie dźwigasz tyle, co dźwigałeś, albo zaczynają być przeszyte tłuszcze, to na pewno jest tarczyca, tak? Jeżeli masz choroby neurodegeneracyjne, trzęsą ci się ręce, no zajrzyj do tej tarczycy, warto. Nie wspominam o raku czy o myślach samobójczych, bo bardzo często są to rzeczy związane ewidentnie z tarczycą. Więc warto tego posłuchać i nauczyć się, jak generalnie będziemy do tego podchodzić. Jest niezbędna, niedoceniana i tak naprawdę bardzo, bardzo często źle diagnozowana, tak? I ponieważ bardzo często się uważa, że tarczyca to jest problem kobiet, nie? Ja uważam, że to jest ogromny mit. My wszyscy tak uważamy, tak? Uważa się, że 30-50% społeczeństwa, głównie kobiety zachodu, ma problemy z tarczycą. Ja uważam, że dotyczy to 80% społeczeństwa i problem jest głęboko demokratyczny. Dotyczy kobiet, mężczyzn, starszych, młodszych, dzieci i bez względu na to, ile posiadasz, czy jesteś biedny, czy bogaty, tarczyca czesze równo. I składa się na to bardzo wiele rzeczy. Jeżeli chcecie, to mówię, odsyłam do wykładu, jest w internecie, warto tą wiedzę mieć i natomiast problem męski. Zaburzenie gospodarki hormonalnej, niski poziom testosteronu, niski poziom testosteronu wolnego, słaba jakość nasienia. Zobaczcie, jak wiele dzisiaj młodych par ma problem z zajściem w ciążę i bardzo często to jest problem po stronie panów, nie po stronie pan, bo nasień, bo plemników jest za mało, bo plemniki się nie ruszają, bo się nie chce uprawiać seksu. A dlaczego się nie chce uprawiać seksu? Bo to jest ciężka fizyczna robota, jeżeli organizm nie może przekazać genów, to nie jest tym zainteresowany. Prosto. Tak skonstruowała nas natura. Jeżeli masz słaby towar, to nie będziesz tak dużo. Prosta piłka. Brak zajęć, tak jak powiedziałem. I nawet dotyczy to niestety nastolatków, gdzie kiedyś bywało inaczej. Tak? Słaba jakość mięśni, niska sprawność układu nerwowego, to znaczy wolniejszy refleks, tak, na tej zasadzie. Marmurkowatość mięśni, o tym mówiłem na ostatnim wykładzie. Kumulacja tkanki podskórnej i bardzo niebezpiecznej tkanki krzewnej, która głównie kumulując się w wątrobie niszczy mózg. Brak pewności siebie, skłonność do depresji, łysienie, pogorszenie wzroku, nadciśnienie, nadwaga, otyłość i nowotwór prostaty. Co do jelita grubego jeszcze nie dotarłem, natomiast do nowotworu płuc już zaczynam powoli łapać jakieś tam, powiedzmy, tym płaskonobłonkowym. Zaczyna to wyłazić z logicznego myślenia. To tak jak powiedziałem, co jest problemem chorej tarczycy? Ano mianowicie przedwczesne starzenie się organizmu, to jest oczywiste. Objawy starzenia i objawy chorej tarczycy pokrywają się w 90%. Później jak będę pokazywał wam objawy pod koniec, to zobaczycie sobie, jak wiele objawów, które wyboldowałem, praktycznie starzenie się i chora tarczyca, one się na siebie nakładają. To jest de facto to, co my traktujemy, no starzejemy się. Równie dobrze można napisać, no tarczyca jest ich. I to się będzie tak jedno do jednego tutaj pokrywało, tak? No i mówię, tarczyca jest błędnie źle diagnozowana. Oczywiście oficjalnie, gdybyśmy wyjęli, tarczyca choruje, tak? My znamy mnóstwo chorób tarczycy, tak? Czyli euteroza tarczycy, nadczynność, niedoczynność, dysteroza, choroba Hashimoto, Graves-Basedow, Le-Purvina i choroba nowotworowe, czyli rakowacenie tarczycy, czyli można powiedzieć, to jest złośliwe, niezłośliwe. Tych problemów jest całkiem sporo. Natomiast słowo niedoczynność tarczycy, samo to można rozciągać w nieskończoność. Form niedoczynności tarczycy na poprzednim wykładzie w Kielcach omówiliśmy sobie kilka. Mianowicie jest niedoczynność tarczycy na poziomie subkliniczna, niedoczynność tarczycy na poziomie tkankowym i właśnie ten temat omówiliśmy sobie bardzo dobrze, to znaczy w wielkim skrócie. Tarczyca świetnie produkuje nam hormony, ale komórki mają zablokowane receptory ze względu na przykład na obecność bromu, fluoru, toksyn i nie ma gdzie, mówiąc krótko, samolot startuje, ale nie ma gdzie wylądować. No więc po co produkować, tak? Jak mamy lotnisko wyrównane. I to jest właśnie problem i to omawialiśmy w Kielcach. Bardzo zachęcam do tego wykładu, nawet obejrzeć go sobie jeden czy dwa razy, bo warto, tak? Na tej zasadzie. No i oczywiście te niedoczynności tarczycy również, jak i tarczyca w mowie, nie jedną ma inną. Jeżeli pójdzie, jak to się mówi, przychodzi baba do lekarza, najczęściej robimy generalnie prosty pomiar krwi. Mało który lekarz wychodzi ponad TSH, bardzo mało który. Norma TSH, o której będę mówił, jest tak tragicznie rozrzucona, że trudno być chorym. Tak naprawdę, nie? Natomiast Polska ma wysoką normę.
kraje europejskie już zdecydowanie niższą, ale jeżeli zaczynamy się wczytywać w poradniki dla lekarzy, to okazuje się, że oni świetnie wiedzą, bo sygnał alarmowy to już jest połowa norm, prawda? Ale zgodnie z tym, co dostaniecie na wynikach badań krwi, zgodnie z normą nadal jesteście zdrowi, tak? No i oczywiście raz na jakiś czas zrobimy sobie badanie USG, czy nie ma guzków tarczycy. Natomiast badanie RT3, o którym dzisiaj wam powiem, jak sobie osobiście robiłem 2 lata temu i robiła mi to pielęgniarka, myślę, że z kilkudziesięcioletnim stażem, to powiedziała, że wykonuje je pierwszy raz w życiu. Nikt nigdy nie poprosił ją o to badanie. Nikt. Także to jest najlepszy przykład, jak to, drodzy Państwo, działa. To są mniej więcej badania, które należy zrobić, żeby wiedzieć, czy tarczyca jest w porządku. I to będziemy sobie na każdym wykładzie kolejno omawiać, żeby ta wiedza była. Żebyście wiedzieli, że podniesione trójglicerydy to może być problem z tarczycy. Że cholesterol LDL to może być problem z tarczycy. Że problemy z hormonami żeńskimi to może być problem z tarczycą. Że problem z testosteronem to może być problem z tarczycą. Że stan zapalny to może być problem z tarczycą. Tak? I problem z kortyzolem, czyli to, że jesteśmy poddenerwowani i nie możemy zrzucić tłuszczu, to też może być problem z tarczycą. Tak? I dlatego to są rzeczy, o których warto wiedzieć, a nie często będziecie na przykład mieli lekarza, który będzie chciał was wysłać na badanie, że no, wie pan, masz pan chorą tarczycę, albo podejrzewa, że możesz pan mieć chorą tarczycę, zrób pan na przykład kortyzol. Takie rzeczy się rzadko dzieją, ale się dzieją, nie to, że się nie dzieje. Zobaczcie. Hormon tyreotropowy, czyli popularne TSH. Po pierwsze, nie jest to hormon tarczycy, tylko hormon przysadki mózgowej. O tym, jak i dlaczego może być zblokowana przysadka mózgowa, to już jest temat na książkę. Nie na wykład. To jest temat na książkę. I kiedyś sobie na pewno temu poświęcimy czas. Dzisiaj nie czas, nie mówię. Zobaczcie. Norma jest od 0,35 do 4,94. Normy na zachodzie rzadko kiedy wychodzą ponad 3,7, czyli to już jest prawie 30% mniej. Natomiast prawda jest taka, że każdy, u którego tarczyca wyjdzie od 0,35 do 2, jest zdrowy. Każdy, u którego tarczyca czy TSH wyjedzie poza tą normę, powinien bardzo uważnie słuchać tego wykładu. Bardzo uważnie. I mówię, on będzie nagrany, więc warto na niego zwrócić uwagę. Więc mówię, sugerowany zakres TSH to jest od 0 do 40% normy i tak naprawdę ten TSH pobudza przysadkę mózgową głównie do produkcji T4 i T3, ponieważ nasza tarczyca wytwarza 80-90% hormonu T4, tylko 20-10% hormonu aktywnego T3, zapewne na potrzeby własne lub na potrzeby mózgu, tego nie wiemy. Mówię, najgorsze jest to, że to badanie nie obejmuje stężenia, a tutaj mam błąd, to powinno być wszędzie TSH, tak, na tej zasadzie i nie może być jedynym kryterium oceny stanu tarczycy, tak? Kolejnym badaniem, rzadziej już w tym momencie używanym, to jest tylko wtedy, kiedy już endokrynolog przepisze nam stosowanie syntetycznego T4, czyli dodamy syntetyczne T4, nieaktywne T4. Jeżeli organizm, o czym będę za chwilkę mówił, nie ma fizycznej możliwości, żeby wyciągnąć zawleczkę z granatu, to nadal jest to granat nieodbezpieczony. To jest tak jak jedzenie lodów przez papierek, oglądanie cukierków przez szybę. Mamy, ale nie mamy do nich dostępu. I to jest niestety, drodzy Państwo, taki problem. Norma, no jak norma, powiedzmy na pozycji, jakbyśmy mieli z tych trzech rzeczy, które będziemy omawiać, czyli FT3, FT4 i T3, T4 i TSH. Oczywiście pierwsze miejsce zajmuje oczywiście T3, trzecie miejsce zajmuje odwrotnie, to powinno być, tu powinno być T4, a tu powinno być TSH, prawda? I tak, sugerowany zakres normy nie więcej niż połowa, 40-55% normy, jest badaniem poszlakowym i zobaczcie, F, czyli free, określa jedynie stężenie wolnego hormonu we krwi. Nie wiemy, co jest w tkankach. Organizm nie produkuje hormonu, żeby on był we krwi, zwłaszcza ściekowej. Powtarzam, a nie wiemy, ile jest go w krwi tętniczej, tej, która zasila komórki i organy. My jedynie babramy się w ściekach. Więc nie możemy na podstawie analizy ścieków stwierdzać, jak to naprawdę wygląda w naszych komórkach. Nie określa możliwości produkcyjnych tarczycy
i nie określa, ile tak naprawdę tego hormonu dotarło do komórki. Tak? To jest moja wybitna grafika, jak widzicie. Tak wygląda mniej więcej wzór właśnie tego T4. To jest tam zbudowane z aminokwasu tyrozyny i podczepione są cztery jody. To jest mój jod. Dziewczyny mnie prosiły, żebym wyjaśnił, że ja tak piszę jod, bo nie wszyscy twierdzą, że tak się pisze jod. Natomiast wyjaśniam, że owszem, można tak pisać. I to jest właśnie hormon, który jest nieaktywny. I zobaczcie, co się dzieje. Dopiero kiedy nasze nieaktywne T4 przemieni się w aktywne T3, dopiero wtedy możemy mówić, że nasza tarczyca i organizm działa sprawnie. Organizm to jest system. Tarczyca nie wyprodukuje czegoś, co jest bardzo aktywne tu, żeby dotarło do komórek. Tu, tu, tu. Bo po drodze może zajść milion innych reakcji, które spowodują, że ten hormon zostanie uszkodzony, zużyty, zniekształcony i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie. Sugerowany zakres normy jest na pewno powyżej połowy. Ale tu też będziesz w normie. Jest badaniem również poszlakowym, określa stężenie wolnego hormonu we krwi, o czym mówiłem przed chwilą. I najważniejsze, nie określa, ile tego hormonu tak naprawdę weszło do naszych komórek. Czyli niewiele wiemy, mówiąc krótko. Badanie poszlakowe. I ono wygląda w ten sposób, czyli widzieliście, ten jeden jod został odczepiony i tu jest takie bardzo ładne słowo, służą ku temu dejodynazy, czyli coś, co dejodynuje, czyli usuwa jod. I zwróćcie uwagę, gdzie ten jod jest przyczepiony, bo jak będziemy mówić o kolejnym hormonie, różnica polega na tym, że nie ten jod, tylko ten został, pozostał przy, mówię, przy tyroksynie i to już jest zupełnie inny związek chemiczny. Zobaczcie, jak ogromnie skomplikowanym reaktorem chemicznym jest człowiek, który potrafi wyczuć tak drobne różnice, nawet to, gdzie jest podpięty atom jodu. Teoretycznie, gdybyśmy policzyli sumarycznie, prawda, pobrali próbkę krwi, no obecność jodu jest ta sama. Ale funkcjonalność, no wiecie, jak woda i jod, dosłownie. Po temu służy. Jedno podpala, a drugie gaśnie. Czyli zupełnie dwa przeciwne związki. Zobaczcie, co się dzieje. Jaką rolę spełnia to T3 w komórkach? Bo to jest bardzo ważne, podkreślam. TSH podkręciło tarczycę. Tarczyca wyprodukowała hormon T4. T4 za pomocą białek transportowych został dostarczony do komórek. I w tkankach właśnie musi nastąpić przekształcenie formy nieaktywnej w aktywną, czyli mówiąc krótko, odbezpieczenie granami. I to jest tak. Rozwój, wzrost ciała oraz mózgu, gospodarka energetyczna, praca układu sercowo-naczyniowego, praca układu nerwowego, praca mięśni, funkcje kognitywne, czyli spostrzeganie, pamięć i uczenie się, uwaga, skupienie się, rozumienie języka. I teraz popatrzcie na trudne dzieci w szkołach. Kto kiedykolwiek spróbował zdiagnozować im tarczycę? Może on wcale nie jest niespostrzegawczy, tylko ma lichą tarczycę. Może on wcale nie ma problemów ani braku chęci do uczenia się, tylko nikt mu nie zdiagnozował prawidłowo tarczycy. Może on nie ma problemu z wysiedzeniem 45 minut na lekcji, tylko ma problem z tarczycą. Może on nie ma problemów językowych z nauczeniem języka włącznie z polskim, tylko on ma problem tak naprawdę z lichą tarczycą, ale nikt go nigdy prawidłowo nie zdiagnozował. Zobaczcie, skoro dzisiaj się ocenia, że czas, jaki dzieci się spełnia, tylko dzieci, dorośli, potrafią skupić, drastycznie spada z minut do sekund. Ja rozumiem, że jest natłok informacyjny na dzień dzisiejszy, tak? Że to, co nasi pradziadowie, ilość informacji otrzymywali w pół roku, to my mamy po minucie czytania na przykład Onetu, prawda? Bo to jest dzisiaj taki natłok informacyjny. Ale nie zmienia to faktu, że zawsze warto na to spojrzeć z drugiej strony, czy aby na pewno ta nasza tarczyca hula prawidłowo, tak? Lecimy. Zobaczcie, jak to wygląda. Nasza przysadka mózgowa, która później odbiera analizę z krwi, twierdzi, że hormonów tarczycy jest za mało. No więc TSH aktywuje tarczycę. I zobaczcie, ciężarówka to jest białko transportowe, kontener to jest właśnie T4, a ten silny ładunek, który ma dotrzeć, to jest T3. Jeżeli komórka jest zdrowa i wszystko jest ok, te białka nie są zblokowane czymś innym, T4 ma odpowiednią ilość dejodynazy, która go wyładuje na miejscu, tak? Tarczyca może produkować, bo nie jest zablokowana ani uszkodzona, no to dojeżdża to nam to do komórki, uruchamia i zaczyna się reakcja taka, jaka ma się zacząć. Ich jest mnóstwo. Ale jeżeli komórka została uszkodzona, na przykład fluorem, którego mamy dzisiaj na pokokardkę, aluminium,
Jeżeli została uszkodzona rtęcią, ołowiem czy jakąkolwiek inną toksyną, to nawet jeżeli tarczyca dowiezie, to nie ma dokąd dojść. I dlatego nasze komórki będą słabe. A co się dzieje w przypadku chorób nowotworowych? Pierwszą rzeczą, jaką robi choroba nowotworowa, to w komórce wyłącza mitochondry. A pierwszą podstawowym narzędziem, żeby mitochondria mogły funkcjonować prawidłowo, jest obecność hormonu T3. Może tu należy szukać problemu. Może to jest problem, którego nikt do tej pory prawidłowo nigdy nie przeanalizował. Także wiecie. I oczywiście ona może zostać przekształcona, jeżeli znajdują się dejodynazy D1 i D2, które też nie zostały na przykład zablokowane fluorem, bromem czy inną toksyną. Tak? I to wtedy jest problem, na który zawsze warto zwrócić. I patrz, to jest mój ulubiony przykład. Przychodzą dwie osoby do lekarza i obie po badaniu krwi, głębokim badaniu krwi, bo zbadano TSH, zbadano T4, zbadano T3. Obie są w normie i tylko jedna z nich jest względnie zdrowa. Bo patrzcie, ta, która ma niskie TSH, w normie T4 i wysokie T3, to będzie osoba szczupła, pełna energii i bez wyraźnych schorzeń, które będzie u tej osoby widać. Ale koleżanka czy kolega, która przyszła razem z nią, ma nadwagę, otyłość, wstydzi się rozebrać na plaży, ciężko jej się rano ściągnąć z łóżka i na przykład ma już początki cukrzycy, albo pan ma początki nadciśnienia, albo mamy problemy z łysieniem, ale przecież on jest zdrowy, bo tu jest ból na nogę. Widzicie? Ten jest zdrowy i ten jest zdrowy. I koniec, na tym się kończy opieka medyczna. Pan masz zdrową tarczycę. No nie, ta tarczyca nie jest zdrowa. Dalej. Oczywiście dla przykładu pokazuję tylko, bo nie zajmujemy się dzisiaj nadaktywnością, czy jak to woli, nadczynnością tarczycy. Przyspieszony metabolizm, uczucie niepokoju, drżenie rąk, kołatanie serca, utrata wagi, uczucie gorąca i tak dalej. Bardzo charakterystyczne objawy, taka osoba rzadko kiedy jest otyła, to jest najczęściej osoba szczupła, trzęsąca się, problem ze snem, problem z kołataniem serca, to jest tego typu osoba, ale dlatego to pokazałem, żebyście zobaczyli. TSH ma poniżej normy. Taką osobę poznaje się bardzo prosto, nawet dzisiaj jedną taką widzę. Krótka piątka. Generalnie rzecz biorąc, TSH jest poniżej normy, a pamiętajcie, bo to jest element większej opowieści, że lekarz bardzo często ocenia tarczycę na podstawie tegoż to badania. Tak? Lecimy. No i przychodzi gość z klasyczną, kliniczną niedoczynnością tarczycy. TSH wywalone w kosmos, czyli nawet powyżej naszego 4,94, a przypominam, problemem jest już 2. W krajach zachodu 3,7. Tu już jest problem. Nie mówiąc o tym, tak naprawdę tu, bo to jest prawie 5, nie? 4,94. Spowolniony metabolizm, uczucie otępienia, apatia, nadwaga, otyłość, jest zimno, jest jej zimno, uczucie, tak jak mówię, obniżona temperatura ciała i prawdopodobnie już początki choroby autoimmunologicznej, ale to nie opowieść na dzisiaj. I bardzo często te 4 i te 3 są poniżej normy. Tu nikt nie ma problemu z diagnozą, to jak to się mówi, dziecko zdiagnozuje, na niedoczynność tarczycy. Ale jest coś takiego jak subkliniczna niedoczynność tarczycy. Czyli teoretycznie TSH będzie w normie. W normie polskiej i nawet w normie europejskiej. Ale na pewno będzie powyżej 2. I to już bez badania po kolejnych rzeczy wiadomo, że mamy przykład z niedoczynnością tarczycy. Nawet gdyby te hormony były dźwignięte lekko tu, no chyba, że TSH by było naprawdę wysokie, wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że ta osoba, no, tak po prostu ma. Ale generalnie rzecz biorąc, w tym przypadku to jest klasyczna niedoczynność tarczycy, ale analiza na podstawie TSH, idź pan do domu, pani idź do domu, zdrowy. Nie, to nie jest zdrowy człowiek. To jest też klasyczny przykład subklinicznej niedoczynności tarczycy, o której się dzisiaj na szczęście coraz więcej mówi i pisze. Więc to jest ok, przyznaję. Ale normy nadal nie zmieniono. Tak. I pojawia się choroba, której ostatnio poświęciliśmy dużo czasu. Ładnie doktor Kubarsko powiedziała, choroba, która nie wzbudza podejrzeń. Tak? Choroba, która objawia się brakiem wrażliwości komórek na działanie hormonów tarczycy. Czyli to, co powiedziałem. Coś blokuje komórki tarczycy,
My wysnuliśmy dwie teorie. Że albo komórki są blokowane fluorem, którego dzisiaj mamy po kokardę wszędzie, a fluor pochodzący z tak zwanej grupy halogenów, podobnie jak jod, jest do niego bardzo podobny i komórki mogą się zwyczajnie mylić i przyjmować go do tych samych receptorów, do których powinny przyjąć komórki jodu, tak? Czyli trójjodotyroniny, czy tetrajodotyroniny, zależy w której formie. Lub białka, które dowożą, zostały zablokowane na przykład fluorem, lub na przykład doszło do uszkodzenia D-jodynaz, które również wykorzystały swój potencjał na wiązanie się z fluorem. Oczywiście to nie jest tylko fluor, bo tak jak podkreślam, to może być bron, który w tak zwanym eksperymencie Czajkowa, kiedy wycofano jod z dodatków do chleba, wprowadzono bron, nie wiem po co, bo brom jest toksyną i każdy, kto był w wojsku 20 parę lat temu, wie, że dosypywali do zupy, żeby chłopaki za płot nie biegały na dziewczyny, a z perspektywy czasu powodował choroby nowotworowe. To jest coś, co generalnie powoduje spowolnienie metabolizmu i tak naprawdę ogłupienie człowieka, podobnie jak fluor. Ludzi, których prowadzono na egzekucję w rosyjskich, radzieckich obozach zagłady, pojono wodą z fluorem. I jeden prowadził stół, no oni szli jak głupia szoda i nawet żaden nie pomyślał, żeby się obronić. No niestety tak było. To jest minus działania fluor. A w momencie, drodzy Państwo, kiedy mieliśmy radosne produkcje na przykład aluminium w hucie Skawina w Krakowie, to przy wytapianiu aluminium w powietrze poszły tak gigantyczne ilości fluoru, że krowom w okolicy 100 km łamały się kręgosłupy. Bo kości były tak twarde jak szkło, pękały. Jeżeli pogrzebiecie w starych materiałach, to jest do sprawdzenia, że nie opowiadam wam bajek, bo żebyście wiedzieli. Twarde kości to wcale nie są dobre kości. Więc opowiadanie bajek dzieciom, że fluorowanie zębów jest dobre, to wiecie, za to powinien być... No, wiadomo co to jest. To jest przestępstwo. A dzisiaj z uporem maniaka się fluoruje dzieciom zęby. Tak? Na potęgę. Nie wiedzieć po co. I słuchajcie, dlaczego tkanka nie reaguje? Tak jak powiedziałem, przyczyn może być wiele, jeżeli kogoś to interesuje, jest w internecie wykład, który był w Kielcach. Nie będziemy tego dzisiaj powtarzać, bo czas nas goni. I zobaczcie, jak się objawia ta tkankowa niedoczynność tarczycy, prawda? No, sposób bardzo zbliżony do tamtego, z tą różnicą, że może być tak, że to TSH również będzie tutaj poniżej normy. Bo mówiąc krótko, zobaczcie, jak to działa. Skoro komórki nie przyjmują T3, to organizm nie będzie go produkował. A jak organizm go nie będzie produkował, to przysadka nie będzie zmuszała tarczycy do produkcji, bo nie ma takiej potrzeby. To jest bardzo, mówię, proste i logiczne. Organizm jest szalenie racjonalny, bardzo dokładnie liczącym swoje zasoby tworem. Nie ma w nim miejsca ani zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli coś jest niepotrzebne, jest wycinane. Tak to niestety działa i kiedyś, jak będziemy mówić o neuronach w mózgu, to też wam powiem, na czym polega, jak to się mówi, przerywanie żołkiewki na etapie dojrzewania u dzieci, tak? Gdzie z fajnych neuronów zostają na przykład takie, jak się nie dać pobić, jak ściągnąć na klasówce i tak dalej. No, organizm potrzebuje do przetrwania, a nie na przykład rysowanie czy gra na instrumencie muzycznym. To są rzeczy wtedy, tak? Co dalej? I teraz zobaczcie. Biedna osoba posiadająca właśnie tą tkankową niedoczynność tarczycy przychodzi do lekarza. Co wam mówiłem o TSH? No, przecież to jest niedoczynność, nadczynność tarczycy. Więc zobaczcie. Po pierwsze, żadnego jodu, proszę pani. Głupota numer jeden. Jak tak dalej pójdzie, pójdzie pani na jodowanie tarczycy. Czyli usunięcie tarczycy. Oczywiście mam nadzieję, że zanim coś takiego się zrobi, to tych badań jest więcej, prawda? Nie na podstawie jednego parametru, tak? No ale to jest procedura naturalna, bo niedoczynność tarczycy powoduje kołatanie serca, problemy i tak dalej, i tak dalej. No więc usuwamy komuś tarczycę i do końca życia zostawiamy go na syntetycznych hormonach, tak? Na tej zasadzie. Tylko że tu jest diagnoza błędna od samego początku, bo ta osoba może ważyć 120 kg, ledwo łazić, i mieć wolno bijące serce, a wcale niekoniecznie musi ta osoba mieć wszelkie objawy, a wręcz żadnych niedoczynności tarczycy poza klinicznym objawem niskiego TSH. Dlatego pamiętajcie jedną rzecz. TSH może być wskaźnikiem, ale nie należy nigdy polegać w 100% na nim, jako czymś, co decyduje o tym, czy jesteście zdrowi, czy chorzy. Lecimy dalej.
Kankowa niedoczynność tarczycy 2. TSH nadal może być w normie, ale hormony jakoś jeszcze będą, powiedzmy, poniżej 50% funkcjonowały. I to jest po prostu osoba, która ma albo tkankową niedoczynność tarczycy, lub po prostu ta tarczyca jest słaba. Organizm albo nie ma jodu, albo nie ma selenu, albo nie ma cynku, albo nie ma witamin z grupy B. I dlatego właśnie ten organizm, drodzy Państwo, tarczyca dochodzi do wniosku, nie wyprodukuje więcej hormonów tarczycy, bo nie mam z czego. Przyjęłam jakiś wariant ekonomiczny, bo musimy przeżyć, ale przysadko nie będziesz mnie goniła do roboty, bo ja nie mam towaru do produkcji. No więc dysponujemy powolutku tym, co mamy, bo musimy przeżyć i nie będziemy dzisiaj kręcić, wiecie, wyników, żebyśmy mieli sprint, a po sprincie pójdziemy do piachu. Nie. My będziemy się czołgać, ale będziemy żyć. I tak to wygląda. I osoba, która ma klasyczne objawy niedoczynności tarczycy, z punktu widzenia medycyny i badania TSH, jest klasyfikowana jako osoba z nadczynnością tarczycy. No właśnie. Lecimy dalej. Kolejny etap to już jest właśnie ten końcowy, kiedy zabrakło już tego jodu, komórki są niewrażliwe, bo na przykład zostały zniszczone, brakuje cynku, żeby uwrażliwić receptory na odbiór tych hormonów T3, brakuje selenu, żeby przekształcić T4 w T3, o czym będę za chwilkę mówił. Organizm jest słaby i tarczyca pracuje już poniżej poziomu, ale to już jest tak naprawdę, jak to się mówi, końcówka. Tu organizm ograniczył produkcję, a tu organizm zahamował produkcję. I to już jest etap schyłkowy tak naprawdę naszego zdrowia. Tu już zaczynają się problemy. Poważne. O, to może być jeszcze przykładem, drodzy Państwo, bardzo ciężkiej choroby, na przykład, że organizm jest wycieńczony. To też może być przykład. Bo nie doczynność. Zobacz. A teraz zobacz. Przyszedł lekarz, zobaczył, nie dał się oszukać TSH i podał hormon syntetyczny T4. Czy pomógł? W życiu. W wielu przypadkach może tak, ale w tym przypadku nie. Bo zobaczcie, co się stało. We krwi faktycznie, syntetycznie uzupełniliśmy poziom T4. Mózg odczytał, no mamy poziom T4, nie będziemy gonić przysadko do roboty i wytwarzać własnych hormonów, bo hormonów mamy po kokardę. Ale powtarzam, to jest cukierek w papierku. Nas interesuje cukierek bez papierka. Organizm nie ma selenu ani cynku i witamin z grupy B, żeby rozpakować go. Rozumiecie? I to jest bardzo niebezpieczne. Spotkałem mnóstwo takich ludzi. Skrajna niedoczynność, znaczy to oczywiście traktowane, jak mówię, to jest skrajna niedoczynność, zdiagnozowana na podstawie tego mogłaby być na przykład nadczynność, tak, czyli źle, ale pominięto badania krwi. FT3, FT4, bardzo ważne badanie RT3, o których za chwileczkę powiemy, i kortyzol, który nam tutaj wiele powie. Ale tak naprawdę osoba będąca w takim stanie jest na granicy samobójstwa. Możecie mi uwierzyć, na 10 przypadków, z którymi rozmawiałem, 7 po paru minutach przyznawało się, że ma myśli samobójcze. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa bierze syntetyczne T4, niech sobie naprawdę bada poziom T3. Bo ono powinno być, ale to powinno być wywalone w kosmos. Jeżeli jest dysproporcja między tymi hormonami, drodzy Państwo, znaczy, że brakuje Wam selenu, gdzieś będę o tym mówił za chwilę, jak to zmienić, prawda? Natomiast tu należy się przyjrzeć suplementacji. Jak rozmawiałem czasami, to tutaj też była fajna rozmowa, wiesz, suplementacja to jest w sumie głupota, nie? Wiesz, mówię, głupota, nie głupota, jak działa, to znaczy, że nie jest taka głupia. No i z reguły najczęściej się pozycja zmieniała, jak ktoś sam miał problem i musiał się leczyć, wtedy suplementacja była tak. Dobra, lecimy dalej. I zobaczcie. Tak jak powiedziałem. I tutaj skrajne wyczerpanie organizmu. I zobaczcie, jak wygląda błąd w sztuce. W obu przypadkach, gdybyśmy diagnozowali te osoby na podstawie tylko i wyłącznie TSH, mamy do czynienia z nadczynnością tarczycy, a tak naprawdę ta osoba jest skrajnie wyczerpanym człowiekiem z silną niedoczynnością tarczycy. W tym wypadku leczono jeszcze hormonalnie, ale to leczenie nie ma żadnego znaczenia, bo to, co jest nam potrzebne, czyli hormon T3, w ogóle nie występuje i nie dociera do komórek. Organizm nie tworzy niczego, żeby było fajnie, tylko tworzy to po to, żeby to praktycznie użyć. Naprawdę.
Dlatego organizm nie wytworzy, jeżeli nie może wytworzyć tego hormonu, to znaczy, że komórki nie aktywują produkcji ATP i miliarda innych procesów chemicznych, które w nich zachodzą. One po coś są. Dalej. I zobaczcie. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że wszystkie wyniki nam padły na pysk, mówiąc kolokwialnie, to wypadałoby sprawdzić sobie poziom kortyzolu. Kiedyś sobie o nim więcej powiemy, o nadnerczach, wypaleniach nadnerczych i tak dalej. Oczywiście nie ma czegoś takiego aż tak bardzo, jak się to uwzględnia, mówić, że są wypalone nadnercza. Natomiast zobaczcie. Podzielmy sobie, żebyście wiedzieli. Jeżeli robicie sobie badanie na czczo o godzinie 10 i wynik kortyzolu jest jednocyfrowy, to jest ok. Jeżeli wynik kortyzolu jest dwucyfrowy, to jest nie ok. I wiecie, o czym to może świadczyć w przypadku osłabionej tarczycy? O tym, że organizm, nie mając energii, zmusił adrenalinę i nonadrenalinę do tego, żeby pobudzała organizm. Czyli wywołał najbardziej skrajną reakcję, jaką jest używanie hormonów ucieczki, obrony, do tego, żeby pobudzić nasz organizm. Sięgnął po ostateczne rezerwy. Wyciągnął najsilniejszą broń. Kiedy wydzielamy adrenalinę? Jak nas chciał tygrys zjeść? Jak ktoś chciał nas zaćgać? Jak musieliśmy kogoś ratować? Jak się topiliśmy? Wtedy jest organizm produkuje adrenalinę. A jeżeli on zaczyna produkować kortyzol, a jak kortyzol, to mówię inne hormony, to co się wtedy dzieje? No dzieje się to, że nasz organizm sięgnął po maksymalnie skrajne rezerwy. Dlatego popatrzcie jeszcze jedną rzecz. Jeżeli to jest, mówię, kortyzol, to pamiętajcie, że to jest steryt. Może być też tak, że organizm produkuje go po to, żeby wyciszyć stany zapalne powstałe w tarczycy. Tarczyca bardzo często choruje i jest bardzo wrażliwa, zwłaszcza nie tylko na czynniki środowiskowe, ale na to, co jemy. Kiedyś poświęcimy sobie to pewnie, jak będziemy mówić o Hashimoto, Gravesie i chorobach autoimmunologicznych, ale dzisiaj w ciemno, nikomu to nie zaszkodzi. Chleb z pszenicy karłowatej, wek i wszystko, co ma związek z nabiałem raus. To nie występuje w waszym życiu nigdy. To nie jest dla ludzi. Tego nie jemy. Przyjąć, zapamiętać, a na kolejnym wykładzie będziemy wyjaśniać. Tego wam jeść po prostu nie wolno. Nie ma żółtych, białych, zielonych. Teraz jest pewnie jem. A płaskórki wolno? Płaskórkę wolno, jak nie ma kortyzolu. Płaskórka, samopsza, orkisz stary, jeżeli macie pewne źródło, jeżeli wiecie, że rolnik daje wam płaskórkę, a nie pisze, że to jest płaskórka, albo na przykład płaskórka w 51%, a reszta to jest karłowata. Musicie znać człowieka, który to dostał. A palcy najlepsze mają. Zamiast. Przepraszam, a z kaszy gryczanej? Kasza gryczana też może być, tylko że kasza gryczana też pamiętajcie z jakiego źródła. Bo kasza gryczana, tutaj taki może jest bo ma to do siebie, że bardzo często lubi być popsikana Roundupem, żeby szybciej wyschła przed tym. Więc jeżeli macie dobre źródło, dobre, to super. To kasza gryczana jest naprawdę fajnym jedzeniem. Natomiast, no i oczywiście widzicie w badaniach, że na przykład nie zwiększa to anty-TPO, prawda, czy na przykład anty-TG, bo każdy ma inny układ, prawda? Panu może nie szkodzić, ale tym paniom może szkodzić. Dlatego wiecie, ja zawsze opowiadam stary kawał, będę go opowiadał. Jak na Placu Czerwonym postawiono maszynę do golenia twarzy, tak? No ja jeden mówi, panie, no ale jak ja się golę, no on ma inny kształt twarzy, no to jak mu się obudzi? No wiecie, każdy ma inny kształt twarzy, ale tylko przed pierwszym goleniem. I to jest generalnie, zawsze powtarzam to samo. Nie można dawać uniwersalnej recepty i po to wam to dzisiaj mówię, po to inwestujecie swój czas, przyjście tutaj, bo go nie odkupicie, żebyście umieli się zdiagnozować sami. Sami. Słuchajcie, lekarz to jest fajny gość, ale on na godzinę musi przerobić 10 osób. Większość z rzędzi. No weźcie sobie to teraz wyobraź. Ma prawo popinać czy pobić na się pomiędzy. Dlatego mówię, ale za was się nikt do grobu nie położy. Za was nikt nie będzie miał waszej jakości życia. Dlatego to mówię, żebyście to wiedzieli. Będzie nagrane, możecie odtworzyć. Wiem, że mówię dużo, wiem, że tej wiedzy czasem może się wydawać sporo, ale to jest logiczne. A kosiego na biału też nie można? Przecież, jak pani lubi, ja bym nie zjadł. Ale to jest moje osobiste, ja po prostu nie podejmę do tego. Dobrze. Natomiast słuchajcie, gdybyście mieli do czynienia jeszcze z jedną sytuacją, że wszystko jest na dole, mówiąc kolokwialnie, TSH poniżej normy, T4, T3, a nawet kortyzol
to jest to skrajne wyczerpanie organizmu. Skrajne. To już jest ocieranie się o śmierć. Mówię poważnie. To już jest naprawdę, znaczy, że organizm wystrzelał się ze wszystkiego. Koniec. Nie ma narzędzi. I teraz zobaczcie. Jeżeli mamy do czynienia z którąkolwiek z tych sytuacji, tak, czyli na przykład organizm produkuje T4, a T3 jest mało. Łykamy T4, ale nadal go brakuje nam T3, czyli tego, co jest potrzebne. Warto się rzucić na badanie, o którym powiedziałem na początku, mianowicie LT3, tak zwane reverse, czyli odwrócona trójjodotyronina. Powtarzam, badanie jest bardzo drogie, więc nie róbcie go bez potrzeby. Kosztuje 2,5 stówy, czeka się 2 tygodnie. Proszę, naprawdę. Jeżeli wykonacie wcześniej czynności, o których wam powiem, to nie musicie tych pieniędzy wydawać. To wydajecie wtedy, kiedy już naprawdę nie ma wyjścia. Kiedy nie macie na siebie pomysłu. Bo zobaczcie, matka natura jest tak szalenie mądra, prawda? Że skoro stworzyła coś tak potężnego, jak hormon T3, który naprawdę każdego tu obecnego potrafiłby lepiej chyba jak kokaina wystrzelić w kosmos, gdybyście go zjedli, odpowiedniej ilości, gdyby on dotarł do komórek, to zrobiło też coś odwrotnego, co potrafi to zahamować. Bo mając za sobą x milionów lat ewolucji, natura wie, że organizm czasem przebywa w różnych sytuacjach. I zobaczcie, sugerowany zakres normy jest w połowie. Niektórzy, którzy badali, słuchaj, zajebiście, prawie nie mam RT3. Wcale nie tak dobrze, a za chwilę wam powiem dlaczego. Tak? Natomiast kolejna rzecz. Jest badaniem wykonywanym sporadycznie i określa stężenie odwrotnego hormonu T3 we krwi. I słuchajcie, i zobaczcie, jak musi być ważny ten hormon, skoro na przykład patrzcie, on wygląda tak. Czyli pamiętacie, tamten jod był przypięty tu, a ten jest tu. Myślę, że niewiele osób jest, nawet chemików, w stanie na pierwszy rzut oka to odróżnić. Skład ten sam. Masa jodu, ilość pierścieni, ilość grup, ilość dubcowa, wszystko jest takie samo. Każdy chemik wam powie, no przecież prawie to samo. Zupełnie jest dosłownie odwrotne. To jest woda, a tamto jest ogień. To jest hormon hamujący. Czyli mówiąc krótko. I zobaczcie jeszcze jedną ważną rzecz. Do tego oba powstają z hormonu T4. To jest bardzo ważne. I zobaczcie. W zależności na jaką dejodynazę trafią, to z nich będzie. Jeżeli trafią na D1, która jest obecna w tarczycach, wątrobie i nerkach, powstanie T3. Jeżeli trafią na dejodynazę typu drugiego, tarczyca, mięśnie, tkanka brunatna, mózg, powstanie T3. Ale forma hamująca jest we wszystkich komórkach. Czyli co możemy z tego wnioskować? Że organizm wiedział, że nadmiar T3 również jest bardzo niebezpieczny. I dlatego chciał to wyhamować, skoro w każdej żywej komórce włożył hamulec bezpieczeństwa. To nie jest przypadek, nie? I zobaczcie. Odwrócona nieaktywna, jest metabolitem i tak dalej, ale czemu służy tak naprawdę? Patrzcie. Może być powodowana najczęściej stanem kryzysowym, czyli bardzo często jest wystrzał w okresie życia płodowego, czyli tak jakby natura blokowała zbyt przyspieszony rozwój tego dzieciaka w brzuchu, żeby za szybko nie rósł, bo coś może pójść nie tak. Po drugie, choroba, stres, głód, niedobór, ale zobaczcie, głód w dzisiejszych czasach. Ci z Państwa, którzy są z nami dłużej i często słuchają, wiedzą, że definicję głodu na dzień dzisiejszy pokazujemy w inny sposób. Kojarzę najczęściej, kiedy mówimy o głodzie, no to mamy przed oczami obraz ludzi ze Oświęcimia, prawda? Wysuszony szkielet w pasiaku, ledwie chodzący. To jest taki zwykły obraz człowieka zagłodzonego. Ale dzisiaj zagłodzony człowiek może ważyć 120 kg. Bo on, co to jest pożywienie? To są kalorie, które najczęściej pożywamy z tłuszczu, węglowodanów, białek. To są główne źródła, można powiedzieć, kalorii, ale to są też aminokwasy, których musi być 20, pożywienie to są witaminy, których musi być około 20 i około 80 do 90 mikro, makro i ultra elementów. I zobaczcie, wystarczy brak jednego i już zaczynamy chorować. Oczywiście to będzie postępować, bo organizm ma tam milion technologii obejściowych, żeby to obejść, nie? Ale jak nie mamy magnezu, problem. Nie mamy potasu, natychmiast serce się o to upomni, tak? Nie mamy cynku, no zobaczysz, co będzie, jak nie będziesz miał cynku, tak? Nie masz selenu, proszę cię bardzo,
nie dziw się jak dziecko ci się matkę urodzi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie masz krzemu, nie masz nic. I tak to działa. Nie masz boru, przyjdzie na ciebie menopauza 10 lat wcześniej. Tak? Nie masz jodu, rozsypie ci się tarczyca. I to niestety tak działa, drodzy Państwo. Dlatego głód dzisiaj jest bardzo podstępną chorobą. Bo mówię, można mieć 30 kg nadwagi i poważne problemy na zasadzie głodu z wyniku niedoboru najczęściej pierwiastków śladowych. I tu się zaczyna problem i tu się zaczyna choroba. Naprawdę. A co do tego naszego RT3, co mówiłem, że wcale nie jest dobrze, jak go nie ma, to znowu wracamy do gospodarności matki natury. Mianowicie, ona jest syntezowana, jak już jest niepotrzebna, to nasz organizm sobie ten cenny jod, no przecież go nie wyrzuci, jak już go ma w komórce. Przerabia to na hormon T2, który zmniejsza poziom glukozy, zwiększa masę tkanki mięśniowej, powoduje utratę tkanki tłuszczowej, oczywiście jak jest w pewnej formie, bo znowu on również ma hamującą formę, która działa dokładnie na odwrót. Zobaczcie, jak to nasz organizm przemyśla. Jeżeli nie mamy w naszym organizmie odpowiedniej ilości hormonów tarczycy, patrzcie, ile reakcji staje. Czemu my się dziwimy, że dzisiaj społeczeństwo jest chore? Jak z moim zdaniem z tarczycą ma problem 80% społeczeństwa, mniejszy lub większy, na jakimś poziomie. Nie? I bardzo fajnie mi się podobał facet, który to podsumował krótko. Ile warte jest badanie TSH? Był jednym z ludzi, który tworzył parametry TSH. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim objawy kliniczne. Dziękuję. Czyli to, co tak naprawdę patrzymy, na co Kowalski, Kowalska jest. I zobaczcie. Przychodzi baba do lekarza, badanie podmiotowe zaczyna się od wywiadu lekarskiego. No ciężko w 6 minut omówić, co komu dolega. Nawet jeżeli tych minut jest 15. Oglądanie, omacywanie, opłukiwanie, osłuchiwanie. Dzisiaj odeszło już prawie do lamusa. Starsi lekarze może. Młodzi? Niekoniecznie. Dalej. Badania dodatkowe. O, parametry krwi, super. Urządzenia, badania. Bo to jest fajne, nie? Tak wiecie, jak takim małpom co im dali, te, mówię, świeci gazetę, oni się cieszą, nie? Natomiast tu tak naprawdę rozgrywa się problem tarczycy, którego nikt nie bada dzisiaj. I zobaczcie, jak mamy do czynienia z diagnozą. Pierwsza rzędowa, najlepsza, dolegliwości nie ma, choroby brak. Drugorzędowa, dolegliwości brak, ale mimo wszystko ktoś choruje, bo wychodzi to na przykład z wyniku opłukiwania, osłuchiwania lub badań krwi, lub rentgena, wiele chorób nie daje na początku objawu. Trzeciorzędowa, dolegliwość występuje, choroba występuje, nikt nie ma wątpliwości. I czwartorzędowa, dolegliwość występuje, a choroby brak. I to jest problem, kiedy człowiek czuje się źle, czyli tu jesteśmy, a lekarz twierdzi, że proszę pana, pan jest zdrowy. I gdzie ląduje taki misia? To psychiatra najczęściej. Bo jest hipochondryczny, tak? Bo się nad sobą użala. Bo jest leniem. Bo mu się nie chce. Bo udaje, tak? Tak jest diagnozowany. A on wcale niekoniecznie musi być leniem, wcale nie musi udawać i tak dalej, i tak dalej. Najlepszym badaniem tarczycy, niedoczynności tarczycy, każdej formy, jest mierzenie temperatury. Poranne, powstanie, po rtęciowym termometrze. I drodzy Państwo, jeżeli rano po przebudzeniu temperatura jest niższa przez 30 dni, u kobiet nie mierzymy tylko w pierwszych 4 dniach po naszym trwania okresu, jeżeli temperatura jest niższa niż 36,4, niektóre normy podają 36,1, tak? No żeby było jasne. Ale jest obniżona temperatura po tym, jak się budzimy przez miesiąc, równo, cały czas, to jest najbardziej objawowy, kliniczny przykład niedoczynności tarczycy. Choćby nie wiem, co wam pokazywały badania. To jest numer jeden, na który powinniście zwrócić uwagę. Lecimy dalej. Krwawienie z nosa, ponieważ wpływa to na krzepliwość. Obniżona aktywność fizyczna, to co mówiłem o łażeniu po schodach. To, co jest wyboldowane, zobaczcie, jak to się jednocześnie kojarzy ze starością. Skłonność do szybkiego męczenia się. No, młody się nie męczy, stary się męczy. Tarczycy. Słabe wyniki sportowe, zwłaszcza sporty wymagające refleksu. Skok, sprint, czyli potrzebujemy szybko kurczliwych mięśni. Objawem u dzieci będzie to, że będą wolniejsze, szybciej będą się męczyć, będą miały talent w kierunku sportów siłowych, bo będą miały nadmiar tak zwanych włókien wolnokurczliwych odpowiedzialnych za siłę, ale one nie będą szybko biegać, i one nie będą skakać w dal na przykład. Już nie wspominając o skakaniu wzdłuż. To jest najlepszy objaw, na co możecie zwrócić uwagę, prawda? I dlatego na przykład zobaczcie, jak są bokserzy wagi ciężkiej,
to on czasem będzie kontynuował karierę do 45 roku życia, bo on bazuje na pieprznięciu, na sile. Ale na przykład zobaczcie, czy bokser wagi lekkiej, który musi bazować, że on na milimetry mija się z drugim, czy on będzie walczył po 30? No niekoniecznie. Bo on już nie ma takiego refleksu. I to jest właśnie to. Dlaczego pewne rzeczy się z wiekiem zmieniają? Słaba gibkość, rozciągnięcie mięśni. Bardzo ważna wskazówka. Jeżeli pracujecie na przykład nad zrobieniem, nie wiem, mostka, szpagatu, a mimo wszystko to się nie udaje. To jest bardzo cenna wskazówka. Nadwaga, otyłość. Dla dzieci wyalienowanie z grupy. Kanapowy model życia, oszczędzamy energię, bo jej nie mamy. A więc nie będziemy biegać jak głupi, tylko będziemy leżeć, tak jak powiedziałem. Musimy się czołgać, a nie sprintować. Wzrost otyłości, łaknienie słodkiego, u pań obfite miesiączki mimo braku endometriów, brak wyraźnej mutacji u chłopców w okresie dojrzewania, rzadki zarost, słaba struktura mięśni, brak siły i wytrzymałości, brak zainteresowania seksem i brak pewności siebie. Brak energii, mgła mózgowa, zgaga jest bardzo częstym objawem problemów z tarczycą, problemy z zapamiętywaniem, przygnębienie, brak ochoty do aktywności, brak potrzeby budowania relacji międzyludzkich, szukanie winy sobie i kompulsywne objadanie się. Dalej, sucha skóra, wypadające włosy, łamliwe paznokcie, brak gęstego zarostu, uczucie zimna, migrenowe bóle głowy, problemy ze wzrokiem i słuchem, bardzo często szybko psujący się wzrok u dzieciaków jest oznaką problemów z tarczycą. Bóle stawów i mięśni, stany depresyjne, tak? I zobaczcie, bardzo łysienie i tak dalej, ale patrzcie. Jest taki parametr, o którym za chwilę wam powiem, jak zgubienie łydek. Ciężkie, ociężałe łydki są bardzo często znakiem, że z naszą tarczycą dzieje się coś nie tak w kierunku niedoczynności. Nie? I uzależnienie od leków przeciwbólowych. No i oczywiście najgorsze, choroby nowotworowe. Rak piersi, jajników i prostaty, o czym za chwileczkę będę mówił w perspektywie jodu, dlaczego akurat te trzy typy nowotworów są tutaj szczególnie wrażliwe. Nadwaga, otyłość, cukrzyca dwójka i tak dalej. I przedwczesna menopauza i andropauza potrafi być szybsza o 8-10 lat. Dzisiaj zobaczcie, się mówi, że 20-paroletnie dziewczynki zaczynają mieć menopauzę. Moim zdaniem chłopcy mają andropauzę dużo wcześniej. W dniu dzisiejszym. Tylko o tym się nie mówi, bo to jest niewygodne. W ogóle w Polsce o życiu seksualnym się nie mówi. Nie? Takie tabu, nie gadamy. A to jest też bardzo cenna, objawowa, jakby to powiedzieć, wartość, żeby zdiagnozować kogoś lub nie. I zobaczcie. Niedoczynność tarczycy, czyli brak hormonu T3, może spowodować ból, sztywność pleców, szczególnie w odcinku lędźwiowym. Tak? Dlaczego? Tworzą się bardzo podobne objawy, ja to nazwałem sobie roboczo mini RZS, czyli takie mini reumatoidalne zapalenie stawu. Więc jeżeli macie, na przykład wstajecie rano i czujecie sztywność w kręgosłupie i nie jest to spowodowane, że no wypadł dysk, tak? Tylko ta sztywność jest, nasila się. To jest bardzo cenny objaw, że z waszą tarczycą może się dziać coś nie tak. Jeżeli zaczynacie ćwiczyć i to długo nie mija, to jest 100%. Tylko, że musicie ćwiczyć. Wiecie dlaczego? Bo to jest prosta zasada. Tak zwana odpowiedź tkankowa. Jeżeli my będziemy powoli, wolno, nawet wstając, wykonywać tego typu ruch, bardzo wolno, żeby niczego nie zerwać, 3 razy po 20, to mózg otrzyma sygnał, że no słuchaj, męczysz mnie w okolicy lędźwi, ja muszę coś z tym zrobić. Muszę tam wysłać materiał budulcowy, muszę tam przekierować hormon, albo zmusić tą tarczycę, żeby produkowała więcej hormonów T3 i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I dlatego odpowiedź tkankowa to jest ważna rzecz. Najgorszą rzeczą na ból, jaką można zrobić, to siąść i zacząć żreć proszki przeciwbólowe. To jest najgorsza rzecz. Powiem wam przykład taki, przychodzi do mnie pani, pokazałem jej to. Przychodzi po pół roku, no niespecjalnie mi to pomogło, dalej mnie boli. No dobra, niech pani powie. No ale no, nic pani nie pomogło, no stoję lepiej. No dobrze. I nic więcej? No brałam 3 ketonale, a biorę 1 albo wcale, jak zapomnę. No, jednak coś pomogło, tak, na tej zasadzie. Prosta rzecz, 5 minut dziennie. 5 minut. I dalej, tarczyca i łydki. Bardzo rzadko kojarzone, że skurcze częste łydek, lub takie naprawdę ciężkie łydki, jakbyście biegali maratony. Nie mówię tu o żylach, ale tego typu, powiedzmy, nabrzmienia.
powodują, że nasza tarczyca funkcjonuje prawidłowo. Wiecie, z czego to wynika? Pompowanie krwi wymaga bardzo dużo energii. Mitochondria i tarczyca są odpowiedzialne za energię. Uważa się, że krew zgromadzona w łydkach, jeżeli tam zostaje, osłabia nasze serce. Więc jeżeli poświęcimy sobie, i tutaj wam też mówię, jakby to powiedzieć o flavor, bo testowaliśmy to wielokrotnie, wykorzystywanie właśnie naszego żelu ormusa ze złotem do masowania codziennie po 3 do 5 minut każdej łydki przed snem, czy po przebudzeniu, czy minuta rano, minuta wieczorem, powoduje, że te łydki zaczynają się robić elastyczne, ale wiecie, co jest efektem? Że krew jest przepchnięta do układu krwionośnego. Tak jakbyśmy wchnęli serce na popych. Z czasem nie będzie żylaków, z czasem nie będzie problemów kardiologicznych. To może nie rozwiąże problemu tarczycy, żeby była jasność. Ale bardzo ułatwi powstanie powikłań w wyniku osłabionej tarczycy. A dzisiaj chyba nadal głównym zabójcą Polaków są problemy kardiologiczne, jeżeli dobrze pamiętam. Tak? Na chwilę. Tarczyca jako śmieci, nie? Bardzo lubię to moje zdjęcie z wakacji. Tarczyca śmieci. Pobudza wzrost regeneracji mięśni szkieletowych, jednocześnie zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej. Tak na marginesie tego się schowa. Ma za mało ilość tkanki tłuszczowej, co wcale nie wynika i dobrze mu na przyszłość nie wróży. Tak mówiąc szczerze. Nie? Ale bardzo takim, można powiedzieć, charakterystycznym objawem jest brzuch tarczycowy. Taki charakterystyczny klusek pod pępkiem. Miękki, galaretowaty, to jest właśnie przykład nadczynności tarczycy, niedoczynności, przepraszam, tarczycy, objawowej. Bardzo często jest. Na przykład bardzo często panie po ciąży mówią, że mają z tym problem. I ja zawsze opowiadam złośliwy kawał z pełną premedytacją złośliwym. Wiesz, ja to nie mogę dojść do siebie po moim Michałku. A ile Michałek ma lat? 20. Natomiast generalnie coś poszło z tobą, nie? Dalej. Depresja lekooporna. To, co wam powiedziałem. Hormon, który jest odpowiedzialny za poczucie szczęścia, jest serotonina. Jeżeli podajemy wychwyt zwrotny serotoniny, czyli leki przeciwdepresyjne, powinniśmy czuć się lepiej. No problem w tym, że się nie czujemy lub czujemy się na początku, po miesiącu leki przestają działać. Klasyczny przykład niedoczynności tarczycy na jakimś z poziomów, który omawialiśmy. Bardzo często. I fajnie mi się podoba, bo na przykład jak współpracujemy z kilkoma psychologami, psychiatrami, to bardzo częste pytanie, które oni zadają już teraz na początku, a jak tarczyca? I bardzo często, jak sobie pogadaliśmy, wymieniliśmy doświadczenia, to tą tarczycę już bardzo głęboko analizujemy. I parę dzieciaków zostało wysłanych za nas do psychologa, endokrynologa i okazało się, że zginie. A mogło być zgubienie się w niekończących się garściach pigułek, prawda, i problem. A dobrze wiemy, że dzisiaj nasze społeczeństwo, zwłaszcza dzieci, po okresie nauczania domowego ma problemy właśnie z psychiką. I może też należy poszukać insulinooporności, bo każdy przy tym te 9-8 kilo statystyczny Polak nie słyszałem, żeby zrzucił. Bo może to jest problem tak naprawdę związany z tym, że mamy osłabioną tarczycę, bo nadwaga też wynika z chorej tarczycy, insulinooporność również jest związana z chorą tarczycą i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie. Jesteśmy przy serwisie tarczycy, czyli przy jodzie, nie? Wiemy, że jod jest niezbędny do życia. Od razu opowiem na temat pytania wpływ glukoza. Bardzo cenne pytanie. Ja jestem przeciwnikiem. Powtarzam, u wielu ludzi to się sprawdziło i działa. Więc nie mogę powiedzieć, że jest głupie, bo jeżeli coś jest głupie i działa, to nie jest takie głupie, tak? U mnie problemem największym jako chemika z wpływem glukoza jest to, że wolny jod, który pijemy, jeżeli zwiąże się w organizmie z czymś organicznym, może mieć działanie rakotwórcze. A glukoza to jest jod, kajonek w jodu, czyli jod nieorganiczny w jodzie wolny. Nie wiemy, co się stanie. Jeżeli już się na to decydujecie i chcecie to robić, to pijcie te krople na pusty brzuch rano i przez pół godziny potem nic nie jedzcie, a jeżeli pijecie, to tylko wodę. Bo naprawdę możecie sobie zrobić krzywdę. A smarowanie skóry? Różne są teorie, na pewno jest 100 razy bezpieczniejsze. Natomiast generalnie, słuchajcie, skąd człowiek dzisiaj ma jod? Albo go pobiera z żywnością, albo wdycha z powietrza. Po to jeździmy do tężni i tak dalej, po to jeździmy na morze, tak, powdychać jod. Ja pamiętam, jak byliśmy gówniarzami takimi małymi,
Mój ojciec wtedy był jeden nawilżacz, taki okrągły na cały blok, my go mieliśmy. Zawsze dolewał do tego jodu, jak któryś z kolegów chorował, to ten nawilżacz tak wędrował po tym bloku i tam było wlane kilka kropli jodu do wody, ten nawilżacz chodził całą noc i my żeśmy przestawali chorować. Ewentualnie płukaliśmy tym, to się wtedy nazywało jodofory gardła, ale nie łykaliśmy, płukaliśmy, czyli to jest bliska odpowiedź tego, co pani zapytała, czy smarować przez skórę. No na pewno wchłanialność w okolicy migdałów jest większa niż przez skórę, prawda? Więc mówię, jeżeli ktoś musi, to ok, czuję taką potrzebę, super, ja wyrażam tylko swoją opinię. Natomiast w mojej ocenie problem nie jest z brakiem jodu, tylko z sztuką jego przyswajania, prawda? Zobaczcie, jeżeli weźmiemy 250 mikrogram jodu nieorganicznego, który jest bezpieczny, tak? Zawarty w większości suplementów jest jod nieorganiczny, tak? Na przykład naszym. To ten jod powinien nam wystarczyć. Bo my nie mamy dzisiaj tak głębokich dostępów do źródeł jodu, żebyśmy go mogli stosować w nie wiadomo jakich ilościach. Organizm musiał nauczyć się pracować na tym, co ma, czyli na mikroilości. I najczęściej, tak jak powtarzam, problem jest, żeby zwiększyć przyswajalność tego jodu przez organizm, przejście jego w formę T4, z formy T4 do T3 w komórkach i żeby komórki mogły to wykorzystać. Tu najczęściej jest pies pogrzebany. I suplementacja jodu na tym poziomie lub wlanie Lugoli do nawilżacza lub wypłukanie gardła w zupełności wystarczy. Nie trzeba tego wcale pić i po co narażać się na ryzyko, które jest. No wiem, jeżeli trzeba ryzykować, to ryzykujemy. Wiadomo, takie jest życie, ale po co ryzykować, jak nie trzeba? Tu nie ma takiej potrzeby. Są technologie obejściowe, dlatego ja nie jestem zwolennikiem picia, czy to jest Lugola, czy co innego. Tak? I zobacz. Niedobór jodu prowadzi do powiększania tarczycy, czyli wola, natomiast tu zaczyna wkraczać selen. Powoduje wzrost stężenia wolnych rodników i czego konsekwencją jest stan zapalny, śmierć komórek tarczycy i rakowacenie komórek tarczycy. Więc zobaczcie, czasami to nie jest problem z brakiem jodu. Problem bardzo często wynika z braku selenu w organizmie. Selenu. To jest problem. Dlatego czasem, jak ktoś mnie pyta, nie zaczynaj od jodu, zwłaszcza nie wiadomo jakich ilości. A zaraz wam pokażę, jak wygląda radosne branie jodu w postaci Lugoli w wynikach PAP. I generalnie rzecz biorąc, wystarczy czasem doładować selen, wystarczy doładować cynk, który zwiększa wrażliwość komórek na działanie hormonów, zwłaszcza trójjodotyroniny, i organizm wyrównuje lot. Bez potrzeby ładowania końskich dawek i zbędnego ryzyka, co jest bardzo ważne. I zobacz, selen jest pierwiastkiem właśnie niezbędnym do tego, żeby ten nieaktywny hormon T4 przeszedł w hormon T3. Bez selenu i cynku jest to niemożliwe. Koniec kropki. Nie ma takiej opcji. Selen możliwa, ogranicza działanie wolnych rodników w tarczycy, zwiększa możliwość i tak dalej i tyle. I patrzcie. Terapię prowadzić należy z wykorzystaniem jodu nieorganicznego, czyli to jest na przykład jodem potasu lub jodem sodu. Większość suplementów go ma, podkreślam, bo to jest dopuszczone i to wolno stosować. W obecności selenu, cynku, bardzo ważnej rzeczy, jaką jest witaminy grupy B. Wobec tego jest dupa zbita, nie będzie się przyswajać. Dostosować do schorzenia, czyli tak, nadczynność, niedoczynność Hashimoto. I zobaczcie, teraz mimo, że dzisiaj koncentrujemy się na niedoczynności, gdzie tak naprawdę, jak przekroczymy ten jod nawet trzykrotnie, to się nic nie dzieje. Bo my mamy takie deficyty, że organizm, który dostanie do tego selen, cynk, to zanim on, wiecie, nadprodukuje to wszystko, zanim on wyśle to do tych wszystkich komórek, zanim te wszystkie komórki zaczną pracować i odbudują zaległości sprzed 10 czy 15 lat, spoko. Problem zaczyna się w nadczynności tarczycy, stąd co mówię pierwszą rzecz, ola Boga, nie bierz pan jodu. Musisz brać jod, bo umrzesz. Tylko bierz go mniej, na przykład 10-krotnie mniej, ale bierz. Chyba, że masz uczulenie na jod, są tacy ludzie, ale to już są indywidualne cechy. I patrzcie. A w przypadku Hashimoto czy chorób autoimmunologicznych w ogóle dochodzi do bardzo ciekawej sytuacji. Mianowicie w tarczycy dochodzi do stanów zapalnych. I kiedy nagle zaczniemy brać jod, nawet w niewielkich ilościach, ona zaczyna puchnąć, zaczynają się wytwarzać wolne rodniki. To dobrze. Bardzo dobrze. Tylko w tym momencie musimy ograniczyć ilość jodu do takiej, nawet czasami 50-krotnie. Albo tylko do płukania gardła. Albo tylko do nawilżacza. Ale nie wolno nam zrezygnować z jodu. To jest rzecz pierwsza.
Tak? Bardzo ważną rzeczą w takich przypadkach, o czym będę jeszcze mówił, jest smarowanie tarczycy właśnie ormusem w żelu. Tu wyniki są po prostu bardzo zadowalające. Lecimy dalej. Problemem z tarczycą może być jeszcze, i to chciałem Wam dzisiaj pokazać, choroba wirusowa. Pomimo uważa się, że jest nabierna choroba, która wywołuje problemy z tarczycą, natomiast jest coś takiego jak wirus, a raczej wirusy Epsteina-Barra. Jest ich ponad 60, myślę, że więcej odmian. I one tak naprawdę, złapać go można wszędzie. Pocałujesz się, wypijesz z tej samej szklanki, nie domyją szklanki w barze. Innymi słowy, nie ma opcji, żeby wszyscy siedzący na tej sali nie zderzyli się z wirusem Epsteina-Barra. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Uważa się nawet, że słabo działający układ immunologiczny u młodzieży powoduje, że 70% Amerykanów, którzy nie kończą studiów, to jest wynik właśnie osłabienia organizmu wirusem Epsteina-Barra. Takie badania czytałem, nie sprawdzałem wiarygodności. Natomiast ten wirus oczywiście ma 4 stadia i 60 albo więcej odmian, nie? No więc mówiąc krótko, jak trafimy na łagodną odmianę i mamy odporny organizm, to w ogóle nie wiemy, że go mamy. Jest inny, tak? Natomiast te stadium mogą trwać latami lub godzinami, bo jeżeli na przykład silny stres lub jakikolwiek problem osłabi nam organizm, wtedy ten radosny, powiedzmy, wirus może spowodować, że przejdzie szybko w stadium drugim. Czyli to jest osłabienie, ospałość. No wiecie, to jest, jakby to powiedzieć, typowy problem, no może mniej odpornego organizmu. Ale stadium drugie Epsteina-Barra to już jest mononukleoza. Tak? Czyli wiemy, że tu jest problem ze śledzioną i ból gardła, gorączka, ból głowy, wysypka. Tak? I tu również, jeżeli na przykład szybko załatwimy sprawę faktycznie, to znaczy nie to, że załadujemy leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe do przeczekania, tylko wzmocnimy układ odpornościowy, wyeliminujemy cukier z organizmu, wprowadzimy cynk, wprowadzimy selen, wprowadzimy krzem, wprowadzimy bor, wprowadzimy złoto, a więc zadziałamy przeciwwirusowo, faktycznie wtedy ten wirus zostanie złapany za pysk i będzie siedział cicho. Jeżeli tego nie zrobimy, drodzy Państwo, może być problem, że przejdzie nam fazę uśpienia, schowa się w wątrobie, no i będzie się działo, co będzie. A no mianowicie, może wywołać wszystkie możliwe odmiany zapalenia wątroby, marskość wątroby, spuszczenie, może być przyczyną cukrzycy typu drugiego, zmniejszyć ilość HCL w żołądku, więc to, co mówiłem, czasami przy niedoczynności tarczycy mamy problemy ze zgagą i to jest jeden z problemów, który to może powodować. I tak naprawdę są analogiczne do nieco do czynności tarczycy. Ale tu właśnie wtedy, kiedy przyjmujemy jod i ten jod, który ma silne właściwości przeciwwirusowe, zaczyna kumulować się w tarczycy, no to zaczyna się lanie, można powiedzieć, jodyny na ranę. I co się dzieje? Szczypie, pieprze, puchnie i się robi czerwone. To samo dzieje się w tarczycy. Dlatego warto ten okres przeczekać. I powtarzam. Wszystkie suplementy, które mają w swoim składzie właściwości przeciwwirusowe, krzem, bor, jod i cynk oraz miedź, są tutaj na wagę złota. I złoto też. Trzeba stosować. Przysłanie. Tak? Co dalej? Stadium trzecie. To już jest przeniknięcie do tarczycy, ból gardła. Przypomina jakby powrót mononukleozy w tym momencie, anginy. Chorujemy. Tak? A to może być tak naprawdę wirus Epsteina-Barra, jeżeli idziemy na wymaz, wykazuje nam, że żadnych prądków nie mamy na przykład w rozumieniu bakteryjnym, antybiotyk. Czasem lekarz przepisze na wszelki wypadek, mądry lekarz nie przepisze, ale bardzo często może być to problem z tarczycą wywołany wirusem Epsteina-Barra. Tak naprawdę może być to tak naprawdę ten uzadawniony wirus. I rozpoczyna niszczenie tkanki tarczycy. Przypomina to chorobę autoimmunologiczną. I teraz uważajcie, bo to jest bardzo ciekawe. Najczęściej w tym momencie, jeżeli nie wzmocnimy układu odpornościowego, następuje przeskok do czwartej fazy, czyli atak układu nerwowego. Jeżeli to jest tylko ADHD, tylko, to pół wieku, ale zaczyna przypominać bardzo często boleriozę. Czyli ja znam osobiście kilka przypadków, gdzie ktoś, bolerioza, zamiotła zdrowego chłopa, że został kaleką w ciągu paru miesięcy. Wiecie, jak wygląda bolerioza? To wygląda jak stwardnienie rozsiane w stadium krytycznym. I to również się kłania, drodzy Państwo, wzmocnienie układu odpornościowego na każdym etapie organizmu. Od takiego dziecka, a tak naprawdę od dziecka, które jest jeszcze w okresie w brzuszku, tak?
tak naprawdę do osoby starszej. Dlatego zawsze powtarzam, to jest ta różnica między wiekiem biologicznym, metabolicznym, a faktycznym metrykalnym. 10-letni pcząc może mieć w gorszym stanie układ odpornościowy niż jego 70-letni dziadek. Takie przypadki widywałem bardzo często. I zobaczcie, co jest najgorsze, że obumarłe pozostałości wirusa, tak zwane skorupki tego wirusa, bardzo często są w badaniach mylone z chrętkami boreliozy. Nie faktyczna, znaczy wiecie, zła diagnoza. A wszystko, ponieważ przespaliśmy jakąś gdzieś infekcję, a tak naprawdę dlatego, że mieliśmy kiepski układ odporności. Dlatego warto o tym wiedzieć, dlatego warto to odróżnić. Bo to, ta wiedza może uratować Wam życie, zdrowie, jakość życia. I to jest ważne. Dalej. No i mówiłem, no, że jad pszenica i tak dalej, dlatego tu jest też bardzo ważne smarowanie żelu Bornus, który tak naprawdę w badaniach wykazywało złoto, to które badaliśmy, bardzo wysokie właściwości przeciwwirusowe. Wiadomo, a tu macie, zobaczcie, Wam zwróciłem ten slajd, co się dzieje, jeżeli nie mamy selenu i cynku, a na potęgę i z umorem maniaka zaczynamy suplementować tarczycę Lugolu. 61 potrafi skoczyć TSH, natomiast wcale nie widać jakichś specjalnych skoków, chociaż procent całkiem jest niezły to FT3. A to była niedoczynność tarczycy. Ale zobaczcie, przy suplementacji Lugolą potrafi dojść, czy w ogóle jodem, do takiego, znam ten przypadek 80, czytałem o przypadku 800. Czytałem, ale ten przypadek był u mnie niedawno. I to widziałem. I zobaczcie tylko, na co się dzieje. Jeżeli skok jest do 8 przy braniu jodu, przy suplementacji, to jest normalne. Nie należy się tego bać, bo zaczynają się wtedy wytwarzać tak zwane symportery jodowe. I obiecałem Wam, że powiem Wam, dlaczego tarczyca ma wpływ na 3 konkretne odmiany raka. Patrzcie. To są struktury białkowe, które są zaangażowane w to, żeby jod występujący w tarczycy, śliniankach, piersiach, wegetacji dotarł na odpowiednie miejsce. Innymi słowy, to jest to, co nazywamy pompą jodową. Najczęściej jest on bardzo potrzebny kobietom w okresie ciąży. To znaczy, jest większe zgromadzenie tych symporterów jodowych w okresie karmienia piersią i w łożysku w momencie, kiedy kobieta jest w ciąży. U panów jądra i również na błąku, ale to mówiłem, że muszę ten temat płuc tego raka, fejnych odmian raka podrążyć. Nie? Ale jeżeli dochodzi do tego, że TSH idzie nam w kosmos do góry, a te parametry FT3 i FT4 wcale nam nie idą, a co najgorsze, nie mijają nam objawy, prawda? No to wtedy cynk, selen, witaminy z grupy B. Uj, pamiętajcie, nie ma efektów po 2 dniach, to nie antybiotyk. Suplementacja to są 3 miesiące, ale tak jak powtarzam, przede wszystkim rezygnacja z cukru, nabiału i pieczywa czy wyrobów tłuszczowych. To jest podstawa. Samo to już Wam pomoże. Tak. Proszę? Jajka? Jajka. Znaczy ja jadam dziennie 10, a od przyszłego tygodnia będę jadł 15. I chciałem powiedzieć tak. I mogę się pochwalić, że robiłem ostatnio wyniki badań. Mam tutaj trójglicerydy 38, wysokie jak na mnie. No, cholesterol poniżej 200. Wszystkie inne wyniki gratulowałbym 20-latkom i szczerze bym im wniosował, żeby takie. Więc jeżeli ktoś opowiada bajki, że od cholesterolu, znaczy od jajek się robi cholesterol, pamiętajcie, jajko zawiera w składzie chyba 150 mg cholesterolu, a wątroba dziennie produkuje 2,5 g. Więc o czym mówię? Skoro wątroba sama produkuje cholesterol. Ale jak chcecie, to nie wiem, czy Państwo wiecie, że na Instagramie prowadzimy co czwartek o 18 takie audycje i tam na przykład tydzień temu mówiliśmy właśnie o jajkach ze względu na zbliżającą się Wielkanoc, więc jak chcecie doczytać to. Oczywiście są osoby, które indywidualnie mają uczulenie na jajka. I one tych jajek jeść nie powinny, zrobić sobie półroczną przerwę i na przykład wtedy jeść raz, maks 2 razy w tygodniu w odstępie co 3 dni. Są takie osoby. I takie osoby jajek jeść nie powinny. Ale jeżeli pytamy o ogół, jajka są świetne. Jeżeli pytamy o konkretny przypadek konkretnej jednostki, dla niego te świetne wcale nie muszą być. Dlatego mówię. Tak jak z tym kawałem o goleniu twarzy. No nie ma uniwersalności. Tak? Jeszcze raz. Jaka najlepsza forma? Znaczy wiem, jaka jest nie najlepsza. Nie najlepsza jest na twarzy. A każdą inną, no to... Mogłabym się jeszcze zapytać o guzki, bo
Ja osobiście bym wybrał Ormus Rzep. A Jot bym sobie pił albo inhalował, nie smakował. I dobrze, co dalej? Cynk posiada wszechstronne działanie prozdrowotne, to wiemy. Tak naprawdę stanowi układ odpornościowy, buduje układ hormonalny, niezbędny w okresie dojrzewania u chłopców i u dziewczynek. Absolutnie niezbędny. Zwiększa wrażliwość właśnie receptorów na działanie hormonu T4, czyli to, co powiedziałem. Zapewnia, że hormony mają lotnisko, mają gdzie wylądować. Przyspiesza właśnie przejście tego T4 w T3, wpływa na syntezę testosteronu. Ważny testosteron jest zarówno dla panów, jak i dla panów, podkreślam. To jest mit, że jest to hormon wyłącznie męski. Wcale tak nie jest. No i krzem oczywiście. Zwiększa wchłanialność minerałów, uelastycznia właśnie zwapniałe włókna w tarczycy, czyli te pęcherzyki, guzki dokładnie, bardzo dobrze. Poza tym wiąże fluor i usuwa go z organizmu, podobnie jak bromow i inne rzeczy. Katalizuje syntezę kolagenu. No i tak jak mówię, usuwa metale ciężkie, a jak kiedyś poświęcimy sobie dlaczego tarczyca jeszcze choruje, czy nasz organizm, i przejrzymy to przez pryzmat toksyn, to wtedy rola krzemu wyskoczy nam pięknie. Natomiast wystarczy, że zapamiętacie, że krzem po pierwsze zwiększa wchłanialność wszystkich możliwych mikroelementów, taki wiecie, jak wzmacniasz. Po drugie, usuwa fluor, usuwa brom, usuwa ołów i usuwa rtęć. I to IPA. I to już wystarczy. No i co dalej? O tym będziemy sobie kiedyś. Proszę? Tego nie, z arsenem nie mam doświadczenia. Ale jeżeli chodzi o te, co wymieniłem, zdecydowanie. Natomiast tak, zobaczcie, jeszcze chciałem wam powiedzieć o żelu ze złotem, czyli żelu z ormusem. Tak jak mówię, na to nie ma badań klinicznych i to, co wam mówię, to jest dzielenie się tylko tym, z czym wy się z nami dzielicie, stosując ten preparat. I mówię, guzki tarczycy smarowane potrafiły zniknąć. Zresztą nie tylko tarczycy. Przy silnych stanach zapalnych kapitalnie łagodziło to właśnie problemy z tym pulsowaniem, czy takim poczuciem, że ta tarczyca nie mieści nam się w kołnierzu, prawda? I tylko, tak jak mówię, to są osoby, które robią to systematycznie dwa razy dziennie przez 2-3 miesiące. Rekordem, jaki widziałem, była dziewczyna, która przyszła z wolem tarczycy, jakbyście jej pół piłki ręcznej przyszyli tu. Po 4 miesiącach ma lekkie zwapnienie tej wielkości. Ale była cierpliwa i robiła, tak jak powiedziałem, serwis tarczycy od razu. Czyli ona tylko sparowała. No i dobrze, i tam koniec. Dlaczego tak już szybciutko przelecimy, bo już naraz nas wygonią? Przez witamin B1, bo odpowiada za procesy energetyczne, czyli mitochondriów, i synteza hormonów T4 w tarczycy. B2, procesy energetyczne, praca mitochondriów, udział w przejściu właśnie T4 do T3, utrzymanie zdrowych błąd śluzowych i, co bardzo ważne, poprawia jakość wzroku, o czym się dzisiaj mówi. Witaminka B3, energia, mitochondria i gospodarka cholesterolem, o czym sobie kiedyś powiemy, jak będziemy mówić o wątrobie i innych badaniach. Dlaczego często wysoki, trudny do zbicia cholesterol LDL, pomimo tego, że ktoś ma niski cukier, że ktoś się fajnie odżywia, że ktoś na przykład nie ma wysokiego poziomu trójglicerydów i to widać, a nagle ten LDL jest ponad pokarmem. Bardzo często jest to właśnie problem tarczycy, a często niedoboru witaminy B3. Witamina B6. Wsparcie układu nerwowego, procesy metaboliczne, ogólne funkcjonowanie hormonów. I B12, praktycznie nie ma osoby z chorobą Hashimoto, dzisiaj nie mówimy o Hashimoto, która ma poziom witaminy B12 wyższy niż 500. Praktycznie zawsze szorują osoby z chorobą tarczycą po dobrze. A uzupełnienie tej witaminy rozwiązuje więcej problemów, niż wam się wszystkim wydaje. To jest naprawdę witamina, która czyni cuda. Robił kiedyś ojciec wykład o tym, jest ten wykład w internecie. Jak trzeba będzie, będziemy to powtarzać. I teraz zobaczcie, szybciutko na koniec. Dlaczego jeden grucz, taki malutki, 36 gram, 30 do 60 gram, może powodować tak wiele problemów, nie? Bo może ja opowiadam bajki, ale zobaczcie. Po pierwsze, tarczyca to jest całe środowisko. To nie ma, że ona jest amuzem. Organizm nie ma elementów oddzielonych. Ale zobaczcie. Produkowane przez tarczycę hormony T3, czyli ten efekt końcowy, bierze udział w tak zwanym kodowaniu białka G. Tak? I do czego to białko jest wykorzystywane?
komórki nerwowe, mięśnie sercowe, mięśnie szkieletowe, gładkie, mitochondria, siateczka sarkoplazmatyczna, kanały jodowe, pompy protonowe, hormony i inne. Dlatego, drodzy Państwo, jak macie wątpliwości, czy ta tarczyca jest taka ważna i czy możliwe, żeby opowiadała za tyle skorzeń, to spójrzcie sobie na nas. A to mój zestaw, taki, który mogę zawsze sugerować i głęboko polecać. Ja to biorę, moje dzieci to biorą, jak nie zapomną mi się im przypomni. Mówię, generalnie możecie mi uwierzyć, że podciągnięcie tego zestawu i cierpliwe wykorzystanie przez 2-3 miesiące, myślę, że zobaczycie powrót do formy w sposób bardzo... To dla dzieci też jest? Pewnie, że tak. Znaczy, no teoretycznie do 3 lat nie, no bo to trzeba robić oddzielne... No takie po 10 już. Nie, to już nie dziecko. Stary koń, to nie. No Spartan od 7 roku życia byłby w armii, tak? No więc wiecie, to jest pytanie tylko kwestia, gdzie i kiedy się urodzi, tak? Na pewno. No i tyle. Dziękuję, jestem do dyspozycji. Następny wykład. Oczywiście wykład to jest robota moja i całego teamu, któremu serdecznie dziękuję, bo samemu to się jedną rzecz tylko dobrze robi. Dziękuję serdecznie.